Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą Księgę w Dziejach Ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 123. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 78, wersety od 54 do 64. Doprowadził ich do swej ziemi świętej. Do gór, które nabyła jego prawica, i wygnał przed nimi narody, a im losem wyznaczył dziedzictwo, i w namiotach tamtych osadził szczepy Izraela. Ale wystawiali na próbę i drażnili Boga Najwyższego, i Jego przykazani nie strzegli. Odstępowali zdradziecko, jak ich ojcowie, byli zmienni, jak łuk zawodny. Pobudzali go do gniewu przez swoje wyżyny i wzniecali jego zazdrość swoimi rzeźbami Bóg usłyszał i zapłonął gniewem i zupełnie odrzucił Izraela i porzucił mieszkanie w Szilo przybytek gdzie mieszkał wśród ludzi i oddał swoją moc w niewolę a swą chwałę w ręce nieprzyjaciół i wydał pod miecz swój naród i rozjątrzył się na swoje dziedzictwo młodzieńców ich pochłonął ogień a nad ich pannami nie śpiewano pieśni weselnych. Ich kapłani poginęli od miecza, a ich wdowy nie mogły lamentować. Fragmenty drugiej księgi Samuela od rozdziału 16 wersetu 15 do rozdziału 18 wersetu 18 kontynuują opowieść o buncie Absaloma i przedstawiają kulminację konfliktu między nim a Dawidem wraz z tragicznymi skutkami tych wydarzeń dla Absaloma i wpływem ich na królestwo. Absalom i wszyscy jego ludzie, mężowie z Izraela, weszli do Jerozolimy. Achitofel był razem z nim. Gdy Huszaj Arkijczyk, przyjaciel Dawida, przyszedł do Absaloma, wołał do niego – Niech żyje król! Niech żyje król! – Absalom pytał Huszaja – Taka twoja miłość do przyjaciela? Dlaczego nie poszedłeś za swym przyjacielem? Huszaj dał odpowiedź Absalomowi. Nie. Kogo bowiem wybrał Pan i ten lud wraz z całym Izraelem, przy nim i ja jestem. Przy nim pozostanę. Po drugie, komuż będę służyć? Czy nie jego synowi? Jak służyłem twemu ojcu, tak będę służył tobie. Potem Absalom rzekł do Achitofela. Poradźcie, co mamy czynić? Achitofel odpowiedział Absalomowi: wejdź do nałożnic swojego ojca, które pozostawiłby pilnowały domu. Gdy posłyszy cały Izrael, że zostałeś znienawidzony przez ojca, umocnią się wtedy ręce wszystkich twoich zwolenników. Rozpięto więc Absalomowi namiot na tarasie. Absalom wszedł do nałożnic swego ojca na oczach całego Izraela. Rada Achitofela, której on udzielał, w tym czasie znaczyła tyle, co słowo Boże. Tyle znaczyła każda rada Achitofela, zarówno dla Dawida, jak i dla Absaloma. Achitofel rzekł do Absaloma: Pozwól, że dobiorę sobie dwanaście tysięcy ludzi i dokonam tej nocy wyprawy na Dawida. Napadnę na niego, gdy jeszcze jest zmęczony i ręce mu opadły. Tak go przerażę, że ucieknie cały lud, który jest przy nim. Wtedy uderzę na osamotnionego króla, a cały lud przyprowadzę znów do ciebie. Ty nastajesz tylko na życie tego jednego człowieka. Cały naród się uspokoi. Sprawa wydała się słuszna w oczach Absaloma i całej izraelskiej starszyzny. Absalom oznajmił. Proszę zawołać Huszaja Arkijczyka, abyśmy także od niego wysłuchali, co ma do powiedzenia. Gdy Huszaj przybył do Absaloma, Absalom mu powiedział. Taką a taką radę dał Achitofel. Czy mamy zrobić to, co on mówi? Jeżeli nie, powiedz. Huszaj dał Absalomowi taką odpowiedź. Rada, jaką tym razem dał Achitofel, nie jest dobra. Potem Huszaj dodał. Znasz swojego ojca i jego ludzi. Oni są dzielni. Nadto są rozgoryczeni, jak niedźwiedzica na polu, której zabrano młode. Ojciec twój to człowiek, znający się na wojnie i nie spędza nocy razem z ludźmi. Ukrywa się zapewne w grocie lub w jakimś innym miejscu. A jeśli by się zdarzyło, że ktoś z naszych zostanie zabity, na pewno się to rozniesie i będzie się mówić: Lud, który idzie za Absalomem, został pobity. Wtedy przelęknie się nawet najmocniejszy, który ma serce lwa. Wszyscy bowiem Izraelici wiedzą o tym, że Ojciec Twój jest mężny, a ci, którzy są z nim, mocni. Radzę raczej zgromadzić przy sobie wszystkich Izraelitów od Dan do Berszeby, er w takiej liczbie jak ziarnka piasku na brzegu morza. Ty osobiście dowodziłbyś nimi w walce. Napadniemy na niego w tym miejscu, gdzie go napotkamy, i spadniemy na niego jak rosa, która opada na ziemię. Nie zostawimy przy życiu ani Jego, ani kogokolwiek z tych ludzi, którzy są razem z Nim. Gdyby ukrył się w mieście. Wtedy wszyscy Izraelici pod to miasto przyniosą powrozy. Ściągniemy je w dolinę tak, że nie znajdzie się tam nawet kamyka. Absalom i wszyscy mężowie Izraelscy orzekli. Rada Huszaja Arkijczyka jest lepsza od rady Achitofela. To pan tak zarządził, by udaremnić radę Achitofela, która była lepsza, gdyż pan chciał sprowadzić nieszczęście na Absaloma. Huszaj rzekł kapłanom Sadokowi i Abiatarowi. Taką a taką radę Absalomowi i starszym Izraela dał Achitofel. Taką a taką radę dałem ja. Teraz więc szybko prześlijcie Dawidowi wiadomość. Nie zatrzymuj się tej nocy przy przejściach na pustyni. Idź dalej natychmiast, inaczej bowiem królowi i całemu jego otoczeniu mogłaby zagrażać zguba. Tymczasem Jonatan i Achimaas stali u źródła rogel, czekając, by przyszła służąca i przekazała wieści, które oni mieli zanieść do króla Dawida. Nie mogli się bowiem pokazywać, przychodząc do miasta. Ujrzał ich jednak pewien chłopiec, zawiadomił o tym Absaloma. Obaj więc poszli dalej w pośpiechu. Przybyli do domu pewnego człowieka w Bachurim, który miał studnie na swoim podwórzu. Weszli do niej. Potem kobieta wzięła przykrywę, ułożyła ją nad otworem studni, rozsypała na niej ziarno, tak że nic nie zauważono. Słudzy Absaloma przybyli do tej kobiety, do jej domu, pytając: Gdzie jest Achimas i Jonatan? Odpowiedziała im kobieta: Poszli dalej za zbiornik wody. Szukali ich, lecz nie znaleźli. Powrócili więc do Jerozolimy. Po ich odejściu tamci wyszli ze studni i udali się w drogę. I zanieśli królowi Dawidowi wiadomość. Mówili Dawidowi, ruszajcie, przeprawcie się szybko przez wodę, bo taką a taką radę podał co do was Achitofel. Dawid więc wraz z całym swym otoczeniem wstał i przeprawił się przez Jordan. Do rana nie brakowało już nikogo, kto by się nie przeprawił przez Jordan. Achitofel widząc, że jego rada nie została spełniona, osiodłał swojego osła i wrócił do domu, do swego miasta. Wydawszy zarządzenia odnoszące się do swego domu, powiesił się i umarł. Pochowano go w grobie jego ojca. Dawid tymczasem przybył do Machanaim, Absalom natomiast wraz ze wszystkimi Izraelitami przeprawił się przez Jordan. Dowódcą wojsk został Amasa, ustanowiony przez Absaloma w miejsce Joaba. Amasa był synem pewnego Izraelity, któremu było na imię Jitra. Zbliżył się on do Abigail, córki Nachasza, siostry Serui, matki Joaba. Izrael z Absalomem rozbili obóz w krainie Gilead. Kiedy Dawid przybył do Machanaim, Shobi, syn Nachasza z ammonickiego rabba, Makir, syn Amiela z Lodebar i Barzillaj, gileadczyk z Rogelim, dostarczyli łóżek, okryć pościelowych, czarek, garnków glinianych, pszenicy, jęczmienia, mąki. Ziarna prażonego, fasoli, soczewicy, miodu, masła, sera owczego i krowiego. Dostarczyli tego Dawidowi i jego otoczeniu, aby się posilili. Mówili bowiem: lud na pustyni jest głodny, zmęczony i spragniony. Dawid dokonał przeglądu wojska, które z nim było. Zamianował nad nimi tysiączników i setników. Potem Dawid podzielił wojsko na trzy części. Jedną część oddał pod władzę Joaba, drugą część pod władzę Abishaja, syna Serui, trzecią pod władzę Ittaja z Gad. I przemówił król do ludu: Powziąłem zamiar pójścia wraz z wami. Wojsko jednak odpowiedziało: Nie pójdziesz. Gdybyśmy zostali pobici, nie zwrócą na nas uwagi, i choćby zginęła połowa z nas, nie liczono by się z tym, ty zaś jesteś dla nas jak dziesięć tysięcy. Lepiej więc będzie, gdy ty będziesz gotów przyjść nam z pomocą z miasta. Rzekł do nich król. To uczynię, co wam się wydaje słuszne. Stanął więc król obok bramy, a wszyscy ludzie przechodzili setkami i tysiącami. Król wydał polecenie Joabowi, Abisajowi i Ittajowi. Ze względu na mnie z młodym Absalomem postępujcie łagodnie. Słyszało całe wojsko, jaki rozkaz wydał król przywódcom co do Absaloma. Wojsko wyruszyło w pole przeciw Izraelowi. Doszło do bitwy w lesie Efraima. W walce ze sługami Dawida wojsko izraelskie zostało pobite. Była to wielka klęska w tym dniu. Poległo dwadzieścia tysięcy. Stąd walka przeniosła się na całą okolicę, a las w tym dniu pochłonął więcej wojska niż miecz. Absalom natknął się na sługi Dawida, jechał na mule. Muł zapuścił się pod konary wielkiego terebintu. Absalom utkwił głową w terebincie i zawiesł między niebem a ziemią, a Muł, który był pod nim, popędził dalej. Dostrzegł to pewien człowiek i zawiadomił Joaba. Widziałem Absaloma wiszącego na terebincie. Człowiekowi, który przyniósł nowinę, Joab odpowiedział. Jeżeli go widziałeś, to czemu go nie zabiłeś zaraz na miejscu? Dałbym ci dziesięć sztuk srebra i jeden pas. Człowiek ten odpowiedział Joabowi: Choćbym na rękę dostał tysiąc srebrnych cyklów, nie podniósłbym ręki na królewskiego syna. Przecież słyszeliśmy, jak król rozkazywał tobie, Abisajowi i Ittajowi: Ze względu na mnie, zachowajcie młodego Absaloma. Gdybym wobec niego postąpił zdradliwie, a żadna sprawa nie ukryje się przed królem, czy ty sam nie stanąłbyś wtedy z dala ode mnie? Joab odrzekł: Nie chcę z tobą tracić czasu. Wziął do ręki trzy oszczepy i utopił je w sercu Absaloma. A że żył jeszcze w gąszczu Terebintu, podbiegło dziesięciu młodych ludzi, giermków Joaba, i rzuciwszy się na Absaloma, dobiło go. Joab zagrał na rogu. Wojsko się wstrzymało od pościgu za Izraelem, bo Joab je powstrzymał. Wzięto Absaloma i wrzucono do głębokiego dołu w lesie. Narzucono na niego wielki stos kamieni. Wszyscy natomiast Izraelici uciekli, każdy do swego namiotu. Absalom jeszcze za swego życia zbudował sobie stele w Dolinie Królewskiej. Tłumaczył sobie: Nie mam syna, który by upamiętnił moje imię. Pomnik nazwał swoim imieniem. Jeszcze do dziś nazywa się go ręką Absaloma. 11. Rozdział dziejów apostolskich opisuje reakcję na przyjęcie pogan do wspólnoty wierzących oraz dalsze rozwijanie się Kościoła, zwłaszcza w Antiochii. Apostołowie i bracia przebywający w Judei dowiedzieli się, że również poganie przyjęli słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jeruzalem, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki. Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych, mówili, i jadłeś z nimi. Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei. Modliłem się, mówił, w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba. I dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie, płazy i ptaki podniebne. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: Zabijaj, Piotrze, i jedz. Odpowiedziałem: O nie, panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. Zaraz potem trzech ludzi wysłanych do mnie z Cezarei stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu, i rzekł: Poślij do Jafy i sprowadź Szymona zwanego Piotrem. On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty stąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan. Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam, którzy uwierzyliśmy w pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili. A więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, Dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie. A ręka pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu kościoła w Jeruzalem. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, Przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochi też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochi prorocy. Jeden z nich, imieniem Agabos, przepowiedział z natchnienia ducha, że na całej Ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza. Uczniowie postanowili więc, że każdy według swej zamożności pośpieszy z pomocą braciom mieszkającym w Judei. Tak też zrobili, wysyłając jałmużnę starszym przez Barnabę i Szawła. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia.